Cześć, tu Justyna Markowicz, a wysłuchacie czwartego odcinka podcastu Edukacja Zaangażowana, w którym Paulina rozmawia z Martą Sikorską o rozwoju z końmi i edukacji. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni odcinek, gdzie zwierzęta i natura są w centrum. Zapraszam Was do wysłuchania krótkiego fragmentu rozmowy. Dla mnie też taka edukacja XXI wieku w dobie tego, że mamy kryzys klimatyczny, że zorientowaliśmy się, jak daleko odeszliśmy od brania natury pod uwagę, to taka edukacja, gdzie natura jest jej integralną częścią, ma wiele wymiarów po prostu takich korzyści, nie? I chciałabym, żeby to była taki wymiar, który jest w ogóle w edukacji obecny, no nie? Że ona nie jest, że nawet jeśli jest na sali warsztatowej, to żeby to była edukacja, która właśnie angażuje człowieka i pokazuje mu jakoś, wiesz, jego miejsce w świecie, jakiś szerszy kontekst. Czasem tak mocno pędzimy przez życie, konsumując nie tylko dobra materialne, ale różne edukacyjne i rozwojowe treści. A tutaj, wydawać by się mogło, mamy prostą czynność. Obcowanie z końmi w naturze, wzbogacone o refleksję, wgląd w siebie i uważność na otoczenie. Może okazać się jednak, że to właśnie będzie dla nas jedno z najbardziej wymagających doświadczeń edukacyjnych. Bardziej wymagające od testów, których przecież w życiu zdajemy setki. Może też okazać się, że będzie to jedno z najbardziej wzbogacających nas doświadczeń rozwojowych. Dlaczego? Przez ostatnie dziesiątki lat jako gatunek ludzki oddaliliśmy się od natury. Nasza relacja jest dużo słabsza niż kiedyś. Jednocześnie nauka mówi nam, że bez natury nasze ciało i głowa nie funkcjonują optymalnie. Jak więc odbudować te relacje? Jak nauczyć się na nowo funkcjonowania z naturą i w naturze? Myślę, że ten odcinek daje nam na te pytania trochę odpowiedzi. Czego jeszcze dowiesz się z tej rozmowy? Na pewno tego, jak wygląda proces rozwojowy z końmi, jak można wykorzystać ten proces do pracy z dorosłymi i dziećmi, jaka jest w tym wszystkim rola facilitatorki czy facilitatora? Dlaczego doświadczenie, ciekawość, zaangażowanie i dobrowolność są składnikami dobrej edukacji? Co w edukacji psuje system ocen i kar? Dlaczego koniom łatwiej jest wejść w relacje z dziećmi niż z dorosłymi? Marta wyjaśnia nam także takie terminy jak open space, zasada dwóch nóg czy życzliwe świadkowanie. A teraz, nie przedłużając więcej, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy Pauliny z Martą. Cześć! Dzisiaj ze mną Marta Sikorska, facylitatorka rozwoju z udziałem koni, założycielka i prezeska Fundacji Pasi Konie. Cześć Paulina! Marta, na początku chciałabym Ciebie poprosić, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom i słuchaczkom. Nazywam się Marta, to już padło dzisiaj i te wszystkie informacje, które Paulina podała, też bardzo mnie definiują i ja tak też siebie opisuję jako facylitatorka, chociaż mam wrażenie, że to słowo po polsku mało niesie ze sobą takiego przekazu informacyjnego, więc ja powiem takimi bardziej prostymi słowami, co ja myślę, że ja robię. Więc ja umożliwiam ludziom uczenie się, rozwój i dochodzenie do własnych zasobów, do własnych narzędzi, własnych pomysłów. Przez to, że spotykam ich, jakby zapraszam ich do spotkania z naturą i z końmi i tak widzę taką facylitację z udziałem koni. I też zajmuję się mediowaniem konfliktu w nurcie porozumienia bez przemocy i mówię o tym, ponieważ ta idea, taka etyka pracy bez przemocy jest dla mnie bardzo ważnym taką częścią mojej pracy. Dziękuję, Marta. Zanim zadam Ci pierwsze pytanie, chciałabym troszeczkę powiedzieć o mojej styczności z końmi, mojej wiedzy na temat w ogóle relacji człowiek-koń. Jakby poza takimi standardowymi, powiedziałabym, związanymi z jeździectwem, to też taka rola koni dotychczas kojarzyła mi się z pomaganiem osobom z niepełnosprawnościami. Też tam, skąd pochodzę, przyjeżdżała fundacja, która właśnie takiego wsparcia udzielała. Nie będę ukrywała, z Martą znamy się, jesteśmy sąsiadkami. I kiedy przyjechałam do Pasi Koni, okazało się, że konie mogą też w inny sposób pomagać ludziom. I być może podstawowe pytanie, które słyszysz, ale czego można nauczyć się od koni? O rany, wiesz, to wszystkiego w zasadzie, bo to jest nie tyle, że to nie tyle uczymy się od koni, wiesz, że konie przychodzą i jakoś przekazują coś w jakiś, nie wiem,
transcendentny sposób. To, co ja robię, jest w takim nurcie experiential learning, takiego uczenia się przez doświadczanie. Wiesz, to taki przykład często używam, że my dochodzimy do różnych wniosków na swój temat poprzez obserwacje innych, na przykład szczególnie takich, którzy troszeczkę się od nas różnią. Na przykład jedziemy do innego kraju i tam trochę inaczej się ludzie, nie wiem, zachowują przy posiłkach. I widzimy, aha, to tam się to robi tak, a ja to robię tak. Jakoś przez poznanie trochę czegoś, co jest inne, dowiadujemy się o własnych granicach, o własnych jakichś przekonaniach, o tym, jak my działamy. I konie jako gatunek w ogóle są takim gatunkiem, który towarzyszy cywilizacji człowieka, tej, którą my znamy, właściwie od jej zarania, od jej początków. To jest związek, który trwa. Udomowienie koni było 6 tysięcy lat temu mniej więcej datowane jest, więc to jest dużo czasu i pewnie też masz takie doświadczenie, że koń gdzieś tam w ogóle w obejściu był, że jakby jak widzimy na przykład ludzi o wysokim statusie historycznym, to oni są na koniach. Generalnie konie jako dla naszej cywilizacji były tym koniem jakby takim mechanicznym później już, ale czymś to napędziło ją, więc to jest taki trochę sąsiad, którego można podglądać. Niby bliski, ale jednak bardzo różny. I na tym się opiera też to uczenie się z końmi, że widzisz coś znajomego, ale jednocześnie w takim kontekście trochę spotkania, wiesz, no nagle siadacie przy jednym stole w cudzysłowie, czyli jesteście na równi jakoś i w tych spotkaniach, w tych interakcjach różne rzeczy się wydarzają, które pomagają zobaczyć jakąś jakby prawdę o sobie, może nawet, prawda takie duże słowo, ale zaobserwować siebie trochę w inny sposób. Mm-hmm. I ty jak pracujesz z ludźmi we współpracy z końmi, to nie wiem, jakby temat czy powiedzmy cel tego spotkania z końmi jakoś określany jest na początku? Z jakim ktoś efektem wyjdzie? Mm-hmm. Może wiesz co, jakby z tymi efektami to nie jest tak, że nie stawiamy sobie celów, bo jak ja organizuję warsztaty na przykład, które są tematyczne i takimi popularnymi tematami są na pewno granice, jest przywództwo, to zespoły jakby się zgłaszają często po taki kawałek, ale ja nie określam takiego celu, słuchajcie, po tym warsztacie z przywództwa wasz zespół wyjdzie na przykład z nowym, nie wiem, podziałem jakichś obowiązków i wiesz, jakby to nie będzie cel tych warsztatów, ale celem tego warsztatu, na przykład o przywództwie, może być to, że podejmiecie refleksję w tym, jak przywództwo rozkłada się w waszym zespole i wypróbujecie to w działaniach poza codziennym kontekstem i trochę świeższym okiem będziecie mogli spojrzeć na to, jak wy funkcjonujecie teraz i co byście chcieli tym zmienić, na przykład. To może być nasz cel. To po to mówisz, najczęściej sięgają zespoły, czyli rozumiem, z biznesu gdzieś, czy z jakichś innych obszarów też? Chyba te klienci, którzy do mnie trafiali, to są też takie specyficzne biznesy, pewnie przez to też w jakim się obracam o środowisku, bo to są na przykład zespoły ludzi związanych z edukacją właśnie, zespoły szkół, nauczycieli albo kadry przedszkoli, też w edukacji alternatywnej. Miałam też grupę filmowców, którzy nagrywali film wspólnie, też grupy menadżerów. Powiem ci, że też łatwość takiej pracy i jakoś jej skuteczność, ja mierzę tym taką miarą dobrowolności i jeśli zespół jakby wspólnie decyduje, że tego chce, tego doświadczenia, zupełnie inaczej się pracuje, niż się pracuje na przykład z zespołem, gdzie menedżer postanowił, że pójdziemy na takie warsztaty i teraz tutaj wszyscy lądują, podczas gdy tylko on jeden, wiesz, chciał tego tak naprawdę, nie? I no, to tak o skuteczności i celach jakby myśląc, to myślę, że to ma wielką jakąś wagę. Powiedziałeś też, że innym z tematów są na przykład granice, tak, poza przywództwem. I tak, żebym ja, ale też nasi słuchacze, słuchaczki mogli sobie wyobrazić, jak taka praca edukacyjna z koniem wygląda, gdybyś mogła opisać strukturę takiego spotkania z koniem. Mhm. Czy ty znasz taką metodę pracy, która nazywa się Open Space? Nie znam. To jest taki rodzaj pracy, często konferencje są tak organizowane, albo jakieś takie większe warsztaty dla większej liczby osób i w takim open space na jednej przestrzeni jednocześnie dzieje się kilka rzeczy. I panuje tam taka zasada dwóch nóg. Ja jak prowadzę warsztaty z końmi, to mówię, że jest zasada dwóch nóg i zasada czterech nóg, ponieważ mamy tutaj osoby z dwoma nogami
i z czterema nogami na jednej przestrzeni. I w tej zasadzie dwóch nóg chodzi o to, że twoje nogi mogą cię zaprowadzić w miejsce jakby bliżej komfortu, ale jak poczujesz, że w tym miejscu, w tym ćwiczeniu, w tej grupie, przy tej rozmowie, to nie jest albo twój temat, albo on cię, albo jakoś się czujesz zawstydzony, zawstydzona, albo niepokoisz się, obawiasz, to twoje dwie nogi mogą przeprowadzić cię w inne miejsce, mogą cię oddalić i dać ci czas na decyzję, że generalnie jesteś odpowiedzialny za to, co ci się wydarza i odpowiedzialny na to, żeby reagować na swoje jakieś, wiesz, sygnały, które wysyła ci twoje, nie wiem, ciało, twój układ nerwowy. I trochę tak się dzieje na warsztacie tak się dzieje. Ja proponuję różne rzeczy ludziom. One się wszystkie dzieją no właśnie chyba warto powiedzieć, że one wszystkie dzieją się w takim środowisku, które jest przyjazne dla koni, czyli na wielkim pastwisku. Konie nie są przywiązane do żadnych linek, nie są w jakichś ogrodzeniach małych. Są na dużym obszarze, gdzie tam jest las, jest jakby jest też siano dostępne, woda, wszystko co potrzebne jest do tego, żeby taki koń mógł czuć się dobrze i bezpiecznie. I zapraszam ludzi do tego, żeby do tego świata weszli i na przykład zapoznali się z koniem. I wiesz, to może dla każdego znaczyć zupełnie coś innego. Dla jednego to będzie to, że on będzie stał w odległości 10 metrów i obserwował, jak te konie ze sobą, nie wiem, są. Jaki tam jest savoir vivre, że tak powiem, jaka tam jest komunikacja i na podstawie tej obserwacji zdecyduje się, co robić dalej. Są osoby, które podejdą żwawym krokiem natychmiast do konia, żeby go pogłaskać i żeby poczuć, że można, nie wiem, jakoś bliskość i to się spotka na przykład z tym, że koń odejdzie. To jest zupełnie już inna sytuacja. No nie, one się dzieją jakby równocześnie. Ludzie są jednocześnie w swoim doświadczeniu próbowania tego, wiesz, jak ja będę funkcjonować, ale też jest taki kawałek, gdzie ja mówię o życzliwym świadkowaniu i zapraszam ludzi do tego, żeby na przykład zostawili na chwilę swoje doświadczenia i byli życzliwym świadkiem dla kogoś, kto właśnie doświadcza, nie wiem, nawiązywania kontaktu. Na czym to polega, bycie takim życzliwym świadkiem? Na obserwowaniu, ale z takim założeniem, że wiesz, nam się obserwowanie kojarzy często z ocenianiem i osądzaniem, no nie? Że jak ktoś obserwuje, jak ja coś robię, to po to, żeby potem powiedzieć mi, co było nie tak, albo no, nawet jak nie powie, to ja czuję, że i tak widzi jakieś moje niedoskonałości i potknięcia. A tutaj rozmawiamy o tym, że taki życzliwy świadek to trochę taki kibic, ktoś taki, kto mówi, kurczę, dajesz radę, to co robisz jest fajne, niezależnie od tego, jaki jest tego efekt, to jestem tu dla ciebie, patrzę na ciebie życzliwym okiem. I to jest dla ludzi bardzo ważne doświadczenie. W ogóle samo to, że jak oni dochodzą do wniosku, że konie ich nie oceniają, ponieważ no nie mogą, jakby nie mają wiedzy na temat marki ubrania, w którym przyjechali, nie wiedzą, co znaczy logo firmy, z której pochodzą, nie znają, wiesz, jakby tych wszystkich kontekstów, statusów, które my widzimy, obserwując siebie nawzajem i które wpływają na to, jak się czujemy w danym środowisku, z danym człowiekiem, to zdejmuje dużą taką presję tego, że mam wrażenie, że ludzie łatwiej eksperymentują w takim środowisku, łatwiej robią rzeczy, których by nie zrobili, na przykład gdyby to było na sali i wiesz, wszyscy są jakoś ubrani, piją kawkę w takim tradycyjnym, warsztatowym trochę otoczeniu biznesowym. Tam są pewne zasady, pewnego rodzaju jakieś, no jest jakoś tam, a takie środowisko, gdzie jesteś na pastwisku z końmi, no to totalnie w ogóle nie przypomina niczego, nie? I też dodatkowy ten życzliwy świadek w postaci ludzkiej dokłada czegoś takiego, okej, to w zasadzie ja mogę popróbować robić różne rzeczy, mogę się wycofać, mogę podejść bliżej, a mogę w ogóle usiąść i popatrzeć z daleka i każda z tych rzeczy będzie na ten moment w porządku. Jaka jest twoja rola jako facylitatora? Ja, wiesz co, w ogóle lubię w tej pracy facylitatorskiej pracować w zespole. Lubię, kiedy jest ze mną jeszcze ktoś, bo mam wrażenie, że to jest tak, że jednocześnie jestem oczami dla człowieka, dla tych ludzi, obserwuję ich i patrzę, jakby koduję trochę tak jak takie oko kamery, bo potem kiedy rozmawiamy o tych doświadczeniach, bo to jest tak, że oni coś robią z końmi i potem siadamy razem i gadamy o tym, co tam się wydarzyło. I bardzo dla mnie takim ważnym elementem tego jest, że ja mówię o moich obserwacjach takich, staram się, żeby to było super obiektywne. Czyli mówię na przykład, wiesz co, widziałam jak ty
podszedłeś trochę do koni, miałeś ręce opuszczone i widziałam, że patrzyłeś w kierunku lasu. Powiesz coś więcej o tej sytuacji? Także jakby, wiesz, nie daję jakiejś interpretacji, nie diagnozuję, nie wiem, nie podtykam ludziom jakichś pomysłów pod to, co się wydarzyło, bo oni najczęściej sami wiedzą już, nie? I wystarczy im po prostu przywołać tą fizyczną sytuację, narysować ten obraz, nie wiem, koń na przykład wyciągnął głowę do ciebie. I to jest zupełnie coś innego niż powiedzieć, koń się z tobą przywitał, nie? Bo to już jest jakaś interpretacja, to już o czymś mówi, bo być może dla niego to było czymś zupełnie innym niż dla mnie. Widzę, że jakby ty jako facylitator jesteś takim lustrem i przychodzi mi pierwsze skojarzenie z coachingiem. Jak daleko, jakby jaka odległość jest między właśnie taką pracą z końmi, a takim powiedzmy standardowym coachingiem? Taka praca z końmi może być pracą coachingową, bo to jakby to jest dosyć, to jest jakieś takie spektrum, bo może to być uczenie się, na przykład są takie programy, które w ogóle bardzo mnie to pociąga też, pomagające na przykład dzieciom w doskonaleniu umiejętności akademickich, że dzieci, które mają trudność z czytaniem, przyjeżdżają czytać koniom. I wiesz, i konie no jakby są, tak? Nie, no i są, no granie to jest jakiś, wiesz, cały taki program w tym kierunku. Są takie programy, gdzie na przykład skupiamy się w ogóle właśnie wokół szukania jakichś działań w obszarze, nie wiem, przywództwa. Ale można pracować też w formacie jeden na jeden, coachingowo, z pytaniami, które są bardziej jakoś, wiesz, koń jest taką też, to środowisko może być super metaforą, bardzo plastyczną, żywą, którą trudno zaplanować, jakby co ta metafora jakby zrobi, ale ludzie bardzo, jest duża grupa ludzi, do których konie są jakąś atrakcyjną taką, nie wiem, takim obszarem właściwie całym, tak? Myślę sobie o mitach, archetypach, różnych historiach, baśniach, wiesz, jakby to jest bardzo bogaty świat. I ta metafora, które w coachingu, jakby w pytaniach często, wiesz, używamy, no nie, jakoś budujemy na te pytania na tej podstawie i ten proces, tutaj jest bardzo takie obfite pole do tego, żeby iść tym kierunkiem, nie? W takich sesjach jeden na jeden, jeśli często zaczynam od takiej pracy bardzo ogólnej mam na myśli, nie wiem, taką uważność z końmi i czy jakiś taki proces, który otwiera w ogóle na takie widzenie, wiesz, świata. I często ludzie potem decydują się, okej, to ja bym chciała spróbować więcej, bo się okazało, że tutaj jak byłam z końmi, to się okazało, że jednak ja czuję, że w obszarze kontroli na przykład w relacjach to mam bardzo dużo do przerobienia i może to popracujemy z tym, no nie? I od tego się jakoś zaczyna taka dalsza droga. Mm-hmm. Tutaj znalazłyśmy bardzo dużo jakby wspólnego z coachingiem, ale też powiedziałaś o różnicy między spotkaniem na pastwisku, a takimi warsztatami w sali. Jakie jeszcze różnice byś wskazała między właśnie edukacją wspieraną przez koni, a innymi metodami rozwojowymi? Różnic, tak? Mhm. Wiesz co, myślę, że w ogóle chyba łatwiej mi szukać podobieństw, ale no i staram się tak, że w ogóle wydaje mi się, że jest, ja mam coś takiego, że jak ląduję na różnych warsztatach, to bardzo szybko dochodzę do takiego wniosku, kurczę, to jest zupełnie tak jak z końmi, wiesz, pamiętam, że moje warsztaty, kiedy uczyłam się mediacji i kiedy uczyłam się porozumienia bez przemocy i takie pojęcie, że wszyscy mamy wspólne potrzeby, tylko inaczej je zaspokajamy, to dla mnie było mówić, to jest o koniach przecież, my mamy takie same potrzeby, tylko inaczej realizujemy, więc nie wiem, czy jest bardzo tak, że to jest edukacja, która jest bardzo różna od dobrej edukacji, która się dzieje nie w naturze i nie z końmi, bo mam wrażenie, że taka dobra edukacja dla mnie zawiera w sobie ten element doświadczania, nie? Że taka edukacja, gdzie jest ktoś tam z ambony nadaje, a inni są odbiorcami, że ona się dawno wypaliła i dawno znaleźliśmy sposoby na to, żeby obalić jej mit i żeby wiedzą jakby dotrzeć do tego, że ludzie potrzebują być zaangażowani, do waszego podcastu jakoś na to wskazuje, potrzebują być całościowo w tym doświadczeniu, żeby z niego czerpać i żeby się uczyć. I dla mnie też taka edukacja XXI wieku w dobie tego, że mamy kryzys klimatyczny, że zorientowaliśmy się, jak daleko odeszliśmy od
brania natury pod uwagę, to taka edukacja, gdzie natura jest jej integralną częścią, ma wiele wymiarów po prostu takich korzyści, nie? I chciałabym, żeby to była taki wymiar, który jest w ogóle w edukacji obecny, no nie? Że ona nie jest, że nawet jeśli jest na sali warsztatowej, to żeby to była edukacja, która no właśnie angażuje człowieka i pokazuje mu jakoś, wiesz, jego miejsce w świecie, jakiś szerszy kontekst, więc ja bym chyba więcej niż różnic, to staram się widzieć podobieństw. Powiedziałaś właśnie o dobrej nauce i tutaj wymieniłaś kilka elementów tej dobrej nauki, właśnie to zaangażowanie, to zanurzenie w doświadczeniu. Co jeszcze według Ciebie powinno być takim elementem i jest jakby elementem tej dobrej nauki? Są takie jeszcze chyba, teraz mi przychodzą do głowy dwie rzeczy. Pierwsza, to powiedziałam już wcześniej trochę, że to jest dobrowolność, no nie? Że trochę w tej dobrowolności mam wrażenie, że chodzi o to, żeby bardziej podążać za uczącym się, niż iść programem tego, który naucza, no nie? Że ten, który naucza, potrzebuje być takim facylitatorem, kimś, kto jest w stanie obserwować i dopasowywać to, co chce przekazać do tych możliwości tego, kto, wiesz, kto się uczy, no nie? I wtedy to bardzo ma duże szanse na to, żeby ten proces przebiegł w takiej dobrowolności, bo ten ktoś, kto się uczy, będzie, wiesz, chciał to ciągnąć dalej. A druga rzecz to jest dla mnie ciekawość i podczas gdy na przykład mały człowiek wchodzi, wiesz, w świat z wielką ciekawością, zresztą mamy obie dzieci w podobnym wieku, więc wiemy, a potem spotyka się z systemem edukacji, gdzie ta ciekawość jest stopniowo po prostu jakoś duszona poprzez takie rodzaje, wiesz, sposoby testowania, odpytywania, wystawiania na ocenę i to właśnie, to jest to wszystko, z czym spotykam się potem u dorosłych na warsztatach, nie? Takich w takim zamrożeniu trochę bycia w sytuacji edukacyjnej, że boję się spróbować, bo pytają się, ale co ma z tego wyjść, co jest dobrą odpowiedzią, co ja mam zrobić, żeby było dobrze. I kiedy słyszą, wiesz, to wszystko, co zrobisz, będzie dobrze. Tu nie ma odpowiedzi dobrze, źle, nie da się tego zepsuć, nie możesz, tu nie poniesiesz porażki, bo chodzi o to, żebyś doświadczał. To jest dla ludzi często trudne i szokujące, nie? I bardzo powolutku nie odpakowują jakby ten potencjał, jeśli w ogóle na pierwszym spotkaniu, bo często tego się, to jest jakoś długa droga, więc ta ciekawość, ja bym bardzo chciała, żeby dorośli ludzie mogli ją odkopywać w sobie, wiesz, i łapać z nią na nowy kontakt i trochę przypominać sobie, że ona jest takim fajnym przewodnikiem przez to, czegokolwiek się nie uczymy. Aktualnie jestem w trakcie czytania książki Drive o motywacji i to, co mówisz, bardzo ładnie się z tym łączy, jak szkoła no, zabija tą naszą naturalną edukację przez chociażby system nagród i kar w postaci ocen. Jak widzę tutaj, to ta praca z końmi jest takim odgrzebywaniem tej motywacji na nowo i wracaniem do korzeni. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie w ogóle Daniel Pink i ten jego TED słynny o, wiesz, o motywacji, to oczywiście jak obejrzałam, to było o koniach. Więc tak, no, ja jakby bardzo, wiesz co, to jest dla mnie nawet takie wzruszające, kiedy widzę dorosłych ludzi, którzy cieszą się na przykład, że czegoś nie zrobili. Mogę taką sytuację tak opowiedzieć, że był kiedyś taki uczestnik na innym warsztacie, który bardzo chciał tego kontaktu. Wiesz, dla ludzi kontakt z drugim to często jest, że oni do mnie przyszli, że chcieli ze mną być i przyszli do mnie. A ponieważ konie mogą też decydować o tym, jak biorą udział w tych spotkaniach, to one często nie przychodzą tak, nie reagują jak psy na przykład, tylko sobie są. I ten człowiek przez większość dnia chodził, nalegał, zabiegał i bardzo dużo zużył energii, bardzo się wyprztykał z takiego, wiesz, z takiego jakiegoś pomysłu na to, co się może wydarzyć, żeby ten kontakt według niego się zadział. I pod koniec dnia po prostu usiadł pod drzewem i przymknął oczy i taki trochę zrezygnowany siedział tam. I konie zaczęły po kolei do niego podchodzić, wąchać mu głowę, odchodzić, potem kolejny. I on był zadziwiony tym, że mógł spróbować przestać robić, wiesz, że zaniechać tych działań i poczekać na to, co się zdarzy. Co mówił, że w życiu codziennym, w jego pracy, w jego, wiesz, takiej codzienności, on bałby się sobie na to pozwolić. Bałby się puścić, wiesz, działanie, nie? Więc
Powiedział, że jest bardzo zaciekawiony tym, co by się stało, gdyby zaczął, gdzie mógłby popuszczać, wiesz, w innych obszarach, nie? Ciekawe, ciekawe doświadczenie. Powiedziałyśmy o tej różnicy w motywacji dzieci, które ją mają, tak, zanim gdzieś spotkają się ze społeczeństwem i ta motywacja do różnych działań, chociażby też do nauki opada. No i my dorośli, którzy no, nauczeni jesteśmy, że albo dostaniemy coś za nasze działanie, albo nie. W takim spotkaniu, w takiej edukacji dzieci i dorosłych w kontakcie z końmi, jakie ty różnice poza tą motywacją jeszcze dostrzegasz? Ewentualnie też jako podobieństwa. Tak, ale to widzę, to akurat widzę dużo różnic, wiesz. Widzę, bo jest tak w ogóle, że jak to się dzieje, że my się możemy z tymi końmi komunikować. I to się dzieje tak, że mamy taką wspólną podstawę z saczą układu nerwowego, który funkcjonuje, komunikuje się z nami poprzez takie doznania wewnętrzne, które my ludzie nazywamy emocjami. No nie, że jakoś czujemy coś i to jakoś interpretujemy, że to jest właśnie radość, to jest bezpieczeństwo, to jest smutek i tak dalej. I konie mają zupełnie taki sam system, tyle że nie mają werbalnych jakby na to etykiet i nie mają tej werbalnej warstwy tego, wiesz, wewnętrznego głosu, no nie, który tam gdzieś coś mówi. I dorośli ludzie mają tą różnicę od dzieci, że przez lata doświadczania społeczeństwa te różne wyrażanie tego, co się naprawdę w nich dzieje, poubierali w różne warstwy sobie. Bo to jakby życie pokazuje, szczególnie jak właśnie się wychodzi z tego bezpiecznego domu, gdzieś w świat, że, nie, że pokazywanie swojego, nie wiem, smutku, złości, rozczarowania, to odbiera przynależność, nie? Jak jest dziecko, nie wiem, niezadowolone w szkole, to musi szybko przestać być niezadowolone, bo inaczej pani jest zagniewana, dzieciom to przeszkadza i słyszy się różne komunikaty na temat tego, co można, czego nie można. I my bardzo potrzebujemy, my jesteśmy tak jak konie stadni, bardzo potrzebujemy przynależeć i czuć taką akceptację grupy. No więc ubieramy różne warstwy na siebie, takie, żeby pokazywać tylko to, co jest premiowane, co jest dobrze widziane, co nam jakby potwierdza tę przynależność. I dorośli, kiedy przychodzą do koni, przychodzą w tym ubranku całym, w tych wszystkich warstwach, wiesz, tego, co właśnie, co wypada, co nie wypada, co się powinno robić, jak będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze. I konie, wiesz, jakoś one te warstwy w jakiś sposób widzą, w sensie to im przeszkadza jakby w kontakcie, nie? One lubią, żeby było jasność, też dla swojego bezpieczeństwa, lubią wiedzieć, z kim mają do czynienia. I dzieci, kiedy one mają tych warstw zdecydowanie mniej, oczywiście już jakieś tam mają, no bo funkcjonują społecznie jakoś, ale o wiele łatwiej je, jakby te kurteczki zdejmują i pokazują to, jakie są autentyczne, naprawdę, tak? Czy są zadowolone, czy tego, czegoś chcą, czy czegoś nie chcą. I ja widzę po koniach, że im jest o wiele łatwiej funkcjonować z dziećmi i widzę jak na przykład jak są dzieci w pobliżu, nawet nasze dzieci jak karmiły konie 2 dni temu, jak konie do nich podchodziły i obniżały głowy tak, żeby być na wysokości twarzy dzieci, nie? Wiesz, żeby ten kontakt jakoś był tak jakby przykuty, wiesz, przykucały w cudzysłowie przy nich, nie? I szukały tego kontaktu z zaciekawieniem, a kiedy są dorośli, to one o wiele więcej czasu spędzają w takim oddaleniu, w obserwacji, takim, wiesz, że niby się nic nie zmieniło, o wiele mniej dają takich sygnałów, hej, fajnie być przy tobie. Do dzieci tych sygnałów jest o wiele więcej i są bardziej bezpośrednie i takie super czytelne wtedy. I ja bardzo lubię obserwować moje dzieci z końmi, z tym, jak one też potrafią, wiesz, jak dużo mają do powiedzenia na ten temat, nie? Co konie robią teraz, co sobie myślą, co czują, oczywiście są takie, wiesz, historie, no nie? Ale tak, to jest zdecydowanie taka różnica, że ten kontakt z dziećmi jest łatwiejszy po prostu, jest mniej obarczony tym wszystkim, wiesz, tymi maskami i warstwami. Mówisz, jest łatwiejszy dla koni, a dla dzieci? To zależy, nie? Bo wiesz co, moje takie najbardziej chyba najdłuższe doświadczenie to było 2 lata czy 2,5 roku. Prowadziłam taką grupę, która realizowała trening umiejętności społecznych, autorski program treningu umiejętności społecznych, który stworzyłam ja z Safoną Kozielec, która jest dyrektorką Montessori Mountain School w Grodzisku. To jest taka szkoła, która prowadzi w zasadzie głównie edukację domową dla dzieci,
z całej Polski. I myśmy stworzyły taki program dla dzieci, które były, które miały jakiekolwiek diagnozy w spektrum autyzmu. I to były dzieciaki jakby z różnymi tam jakimiś, wiesz, etykietkami, które w tym środowisku, tu w lesie na pastwisku, totalnie nie miały znaczenia. I te nasze zajęcia były bardzo niedyrektywne, polegały głównie na podążaniu i zabezpieczaniu jakoś, wiesz, dzieci pod względem tego, żeby, nie wiem, zrobiły przerwę na jedzenie, napiły się czasem wody i jakieś miały takie podstawowe zasady BHP, bycia z końmi przestawione, przypominałyśmy im o nich, ale było tam bardzo niewiele takich zadań, niewiele jakichś, wiesz, pomysłów naszych, dużo bardzo podążania za dziećmi. I te dzieci, to są dzieci, z tymi dziećmi, innym dorosłym i innym dzieciom bywa bardzo trudno. Bo to są też dzieciaki, które, wiesz, jak już się z czymś zirytują, to jest taka irytacja, która trwa bardzo długo, jest bardzo dynamiczna i ekspresyjna, albo nie mówią nic na przykład i trudno w ogóle dojść, o co tam może chodzić. Mhm. A mam wrażenie, te dzieci, wszystkie, cała ta grupa, wiem od tych rodziców, że to były ich ukochane zajęcia, gdzie one mówiły, że tutaj nikt nam nie mówi, nikt od nas nie chce, konie zawsze chcą. Chociaż to, ja tego tak nie widziałam. Widziałam często, że konie jakoś znajdowały sobie przestrzeń większą, żeby nie być cały czas w pobliżu. Ale te dwa lata wspólne, wiesz, jakoś ja nie wiem też, ja nie zawsze wiem o skutkach tego, co my robimy, bo to jakoś pozostaje w sferze, wiesz, klientów albo, wiesz, tych uczestników. Ale to akurat miałam taką informację zwrotną, że te dzieciaki w trakcie egzaminów, które raz do roku muszą wziąć, po angielsku mówię, które muszą przejść, to kiedy zaczynały się niepokoić czy denerwować, to Safona zaczynała mówić o koniach, pytać je o konie. I ten obraz bycia z końmi dla nich był tak jakby takim, wiesz, gruntującym, przywracającym do jakiegoś równowagi doświadczeniem, no tyle silnym, że one były w stanie przywołać je, wiesz, nie będąc tutaj, no nie? I nie, więc to jest jakaś taka funkcja naszego mózgu, która jest dosyć zaawansowaną funkcją, no nie? Dla dzieci często niedostępną, bo dzieci jakby tu i teraz wszystko, nie? Więc to się myślę, że to w ogóle taki jest dla mnie coś, co mega się wzruszyłam, jak to słyszałam, więc wydaje mi się, że to bardzo zależy właśnie, wiesz, są dzieci, które będą się bardzo bały koni na przykład z powodu jakichś historii, które tam się wcześniej ułożyły w głowie i to nie będzie w ogóle doświadczenie dla nich, bo przez ten lęk nie będą w stanie, wiesz, być w kontakcie jakimś. Ale spotykam bardzo, bardzo, bardzo dużo dzieci, dla których konie są jakimiś magicznymi stworzeniami, jakimś marzeniem i te spotkania dla nich są bardzo ważne i fajne. Mówimy o koniach jako o marzeniu i o tej edukacji wspomaganej tą obecnością tych zwierząt. Ja tak zastanawiam się i też tutaj takie pytanie sobie przygotowałam. Jak ty widzisz przyszłość takiej edukacji na pastwisku? No w tych czasach, kiedy tak naprawdę jest dynamiczny rozwój technologii, wiele też przenosi się do tego online'u, tak? Tworzony jest taki świat lustrzany, ma powstać metavers, gdzie tak naprawdę mamy żyć online'owo. No i gdzie tu jest miejsce dla tego konia i dla tego wsparcia konia w naszym rozwoju? Wiesz co, to może być zaskakujące, ale tak, po pierwsze wydaje mi się, że tym bardziej potrzebujemy prawdziwego takiego, wiesz, fizycznego kontaktu ze światem natury i to będzie cały czas bardzo silna taka alternatywa do tego, że będziemy w metaversie a drugą nogą będziemy szukali jakiegoś Airbnb w górach Szwajcarii czy gdzieś i żeby tam jakoś się przełączyć na offline, czy może po prostu na pastwisku w pasikoniach. A druga rzecz jest taka bardzo ciekawa książka, która nazywa się Kiedy wzywa nas dzicz, wydawnictwo Mamania w Polsce wydało, Richarda Lewa, który zajmuje się badaniami nad edukacją w kontakcie z naturą. Jest też taka druga jego książka, Witamina N, ona i Ostatnie dziecko lasu jeszcze, i on pisze w ogóle o tym, jak dzieci przez kontakt z naturą i dorośli, wiesz, jak wzrastają, w czym to pomaga. Znajdę wszystkie te tytuły i umieszczę nas na stronie. Dobra, i wiesz co, i w tej Kiedy wzywa nas dzicz bodajże, jest, on odwołuje się do takich badań, w których mówi, że nawet kontakt przez ekran z innymi gatunkami, z naturą, wszystkie obrazy związane z
z przyrodą i zwierzętami pobudzają nasz układ nerwowy w kierunku regulacji. I oczywiście to nie jest taki sam jakby impact, jak to, kiedy doświadczasz tego bezpośrednio, bo jednak nasze oko i nasz mózg w 3D, jakby on szuka doświadczeń 3D i 2D w jakiś sposób go też karmi, ale szybciej męczy i tak dalej. Potrzebujemy tego bycia, wiesz, nie w płaskim. Więc ja widzę, że i w ogóle mam takie też jakby głosy od ludzi, którzy obserwują, nie wiem, mój Instagram, czy ja przez pierwszą falę pandemii prowadziłam codziennie rano kawę z końmi z pastwiska i tam była bardzo duża oglądalność i ludzie mówili, że to im robiło dzień, że przez chwilę byli w innym, wiesz, jakby świecie, że wiesz, ciekawili się losami tych moich koni, pytali mnie o różne rzeczy. Nawet na fali tego bycia takiego właśnie online'owego na pastwisku, jedna pani do mnie zadzwoniła, pani, która jest trenerką koni sportowych i powiedziała, że, no, że ona po prostu, że jeden koń, którego ona ma, on musi trafić do mnie, bo ten koń się nie nadaje do sportu, nie chce tego robić i czy ja się zgodzę. Na początku się nie zgodziłam, ale ten czarny koń, który chodzi o mnie na pastwisku, to jest ten koń właśnie. Więc to wiesz, to się jakoś przenika, mam wrażenie, i że jest takie w ogóle hasło biofilia, to jest taka potrzeba człowieka, potrzeba homo sapiens do tego, żeby szukać bratnich, siostrzanych jakoś relacji z innymi gatunkami, że my się czujemy trochę samotni na tej planecie mimo wszystko i mamy w sobie taki głód relacji z innymi gatunkami i mam wrażenie, że to jest coś, co jest wpisane w takie nasze DNA i to nie wygaśnie, wiesz, nawet w metaversie. To, co wychwyciłam na początku twojej wypowiedzi, to powiedziałaś, że chociażby szukanie tego Airbnb, czy te spotkania w naturze będą odskocznią, czy będą czymś innym. Dlaczego to wyłapałam? Kiedyś to było dla nas nasze naturalne środowisko. To nie było coś ekstra, coś dodatkowego, a tutaj powoli przez rozwój technologii to staje się, bym powiedziała, nie wiem, luksusem trochę takim? Może, to nie bardzo zależy od tego, z jakiej bańki to obserwujesz, no nie? Myślę, że jest dużo osób i są grupy ludzi, dla których to jest luksusem, dla których to jest taki egzotyką trochę i to jest jakby pojechanie na wieś jest równoznaczne, wiesz, trochę z pojechaniem, wiesz, nie wiem, do Egiptu czy coś takiego. A jednocześnie widzę też, że wiele osób wybiera takie życie na przykład na wsi i pracę online i wtedy to nie do końca jest o luksusie, tylko o takim zrównoważonym jakimś wyborze, o korzystaniu tak naprawdę z tych możliwości technologii, nie? Tak, dla mnie to jest wykorzystanie na full, jakby, nie wiem, po angielsku się mówi the best of both worlds, że wiesz, masz i to, i to. I nie wiem, czy to, być może my jesteśmy uprzywilejowane, jakby żyjąc w ten sposób, no nie? Ale pewnie to będzie, być może to jest jakiś świadomy wybór osób, które mają przywilej podejmować takie wybory. Aż tak cisza zapadła. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Być może właśnie faktycznie to jest przywilej. Powiedziałaś, wspominałaś wcześniej, Marta, że prowadzisz też programy dla nauczycieli, edukatorów. I tak staram się, rozmawiając z naszymi gośćmi, żeby na koniec też dać jakąś taką podpowiedź innym edukatorom. I jaką ty byś dała podpowiedź od siebie innym edukatorom? Jak według ciebie edukacja mogłaby wyglądać lub jak edukatorzy mogliby działać, żeby ta edukacja była dobra, tak jak wcześniej wspomniałaś? To jest takie bardzo szerokie słowo, no dobra. Ja myślę, że jest takie słowo, które mi przychodzi do głowy, entuzjazm, że edukacja to jest taki obszar bardzo, no wiesz, skomplikowany, wrażliwy, no i że spotykają się jakby różne grupy wiekowe, no to jest miejsce w ogóle spotkań, no nie? No i miejsce, w którym łatwo wejść w kolejny różnych ról, właśnie roli nauczyciela i która może stać się taką pułapką bycia, znaczy ekskatedra bycia zawsze w jakimś takim oddzieleniu od innych, dystansie, trzymaniu tego dystansu na, nie wiem, w imię szacunku, czy tam, nie wiem, autorytetu.
i że w takich różnych kolejnach właśnie zastanego porządku w edukacji ten entuzjazm łatwo jest stracić i jakoś pogubić, bo wiesz, wchodzimy w jakieś role, próbujemy tę rolę utrzymać, potem uruchamia się w nasz jakiś wewnętrzny głos, wewnętrzny krytyk, który mówi właśnie, że to tak musisz, tak powinnaś, dlaczego tutaj, nie wiem, robisz inaczej. Też porównujemy się do innych i entuzjazm to jest dla mnie taka energia, taka jakaś siła w nas, która pozwala podejmować ryzyko, która kojarzy mi się też z odwagą, która kojarzy mi się z takimi wyborami opartymi na autentycznej jakiejś potrzebie i autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. I myślę, że dbanie o entuzjazm swój własny, o entuzjazm swojego zespołu, o entuzjazm tej społeczności, w której edukacja się odbywa, to jest dla mnie jakaś, wiesz, bardzo kluczowa rzecz i jak obserwuję, nie wiem, nauczycieli, ja też, wiesz co, prowadzę superwizję dla nauczycieli i obserwuję różne zespoły, to te zespoły, które dbają o relacje swoje, o to, żeby się lubić w tym zespole, o to, żeby czas spędzony razem to był czas wartościowy też dla nich jako dla ludzi, że tego entuzjazmu jest tam dużo, dużo więcej i to nie tylko sprawia, że im się łatwiej pracuje, ale że oni są bardziej kreatywni w szukaniu rozwiązań na trudności, że kiedy trudności się pojawiają, to witają je z ciekawością albo takim jakimś, wiesz, nie wiem, refleksją, zastanowieniem, a nie desperacją i frustracją. To chyba to dla mnie jest jakoś takim istotnym. A skąd ten entuzjazm wziąć albo jak go utrzymać? Ja to myślę sobie, że wiesz, że to jest takie pytanie, które coachingowe, znowu indywidualne i że mamy różne potrzeby i każdy zespół jest inny. Ale właśnie to, jeżeli będziemy w tym zespole się ciekawili, chcieli się poznać nawzajem, nie mieli pomysłu na wszystkich, jak się mają dopasować, tylko ciekawili się, z czym przychodzą, jakie mają doświadczenia, co ich cieszy, co ich teraz ciekawi, to, że to wiesz, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie to odbudować, że nasza stadność, w ogóle ona polega na tym, że my chcemy być razem, ale nie za wszelką cenę, chcemy być razem w taki płynny, w takim flow jakimś, nie? Z takim czymś, wiesz, taki obraz mi się teraz przed oczami pojawia, jak ostatnio zaprosiłam jakoś ludzi z Warszawy właśnie różnych, czy chcą przyjechać pomóc sprzątać im pastwisko i wspólnie grabiliśmy pozimowe kupy, wiesz, z pastwiska. I to działało tak, że w zasadzie nie trzeba było rozdzielać tej pracy, powiedzieć, ty grabisz, ty zbierasz, ja będę tutaj, tylko to się jakoś zadziało, wiesz, zupełnie, właśnie był ten flow, coś takiego, że każdy znalazł sobie miejsce i jakąś, nawet dzieci, jakąś, wiesz, swoją rolę w tej pracy i to było bardzo satysfakcjonujące dla wszystkich, którzy brali w tym udział, chociaż robiliśmy taką pracę, no wiesz, no jakoś mało romantyczną się wydaje, nie? Więc myślę, że my to mamy po prostu w sobie, to, że chcemy budować takie społeczności, które mają, w których każdy może znaleźć swoje miejsce i poczuć się dobrze, bezpiecznie i że to, co tam jest, to ma sens i wkład dla innych to jakiś, wiesz, że to, co robimy, ma dla innych jakąś wartość. Myślę, że każdy zespół jest w stanie wypracować swoje jakieś pomysły. Tak, zbliżając się do końca, mam jeszcze pytanie jedno, które pojawiło się w mojej głowie. Wspierasz w rozwoju edukatorów. Z czym najczęściej do pasi koni ci edukatorzy przyjeżdżają? Najczęściej oni mówią o tym, że mają kłopot z dziećmi albo kłopot z tymi, których oni tam nie uczą. I bardzo często okazuje się, że to jest tak, że bardzo nam łatwo definiować nasze problemy w oparciu o tych innych, którzy przeszkadzają, którzy tam, nie wiem, są jacyś tam. I często to jest taka pierwsza warstwa, którą trzeba zdjąć, żeby zobaczyć, wiesz, z czym tak naprawdę jest jakiś kłopot. I najczęściej kłopot jest banalny, no jakby taki dosyć prosty, że on jest z komunikacją, że między tymi osobami, między tymi zespołami, między ludźmi nie ma takiego przepływu komunikacyjnego, że ludzie wymieniają się informacjami,
ale nie wiem, na przykład nie ujawniają swoich prawdziwych motywacji. Trudno powiedzieć im o wypaleniu, o zmęczeniu, o braku zaufania, że nie mamy takich narzędzi, żeby mówić o trudnościach i problemach w inny sposób, że to nam się kojarzy tylko z konfliktem, nie? Wiesz, że to jest jakoś najczęściej. To też często jest pod szyldem przywództwa właśnie, no nie? Że jest ktoś, kto czuje odpowiedzialność za całą grupę, narzuca swoje zdanie, tamci to robią bardzo długi czas, bo uważają, że tak powinno być, ale jednocześnie jakoś, nie wiem, cierpią, są sfrustrowani i tak dalej. I to najczęściej wypływa na takich warsztatach. To, że ludzie ja to w mediacji nazywam takim konfliktem ukrytym, że wiesz, długo coś się dzieje i wszyscy wydają się być okej, a jednocześnie nie ma wyników, nie ma jakiegoś takiego, wiesz, taki spark, takiej, nie wiem, błysku, iskry nie ma. I to bardzo często jest właśnie jakoś w tym właśnie, że tam jest konflikt, jest niezadowolenie, jest jakoś żal, strach i tak dalej, tylko że nikt tego nie wypowiada, nie? I to właśnie najczęściej z końmi wychodzi. I wcale nie jest przyjemnie przez jakiś czas, ale myślę sobie, że to jest ważne, nie? Że takie rzeczy się ujawniają i wtedy dopiero można zacząć gadać o jakichś zmianach. Dziękuję już wiemy, bardzo, do usłyszenia. Chociażby z czym do ciebie trafiają nauczyciele, edukatorzy. Na sam koniec, Marta, w takim razie, gdzie ciebie można spotkać? Poza pastwiskiem. Tak, ja najbardziej lubię na pastwisku, to zdecydowanie, czyli Pasi Konie, mała miejscowość koło Campinosu, jakieś 40 parę kilometrów od Warszawy. Można mnie znaleźć na Facebooku, też Pasi Konie się nazywa mój profil, na Instagramie, jak wpiszecie Pasi Konie, też to się wyświetli. I na stronie internetowej www.pasikonie.pl. Jeśli ktoś też szuka jakoś szerzej jeszcze, to ja jestem członkinią zarządu Mimer Center, takiej międzynarodowej organizacji, która zajmuje się relacjami koni i ludzi, badaniami w tym obszarze, edukacją i warsztatami, czyli jeśli ktoś by chciał robić to, co ja robię, to też można jakby ze mną jakoś się uczyć tego. I to chyba wszystko, gdzie można mnie znaleźć. Marta, serdecznie Ci dziękuję za to, że mogłyśmy porozmawiać. Ja też dziękuję, że mnie zaprosiłaś. I jak Wasze refleksje? Ja po tym odcinku czuję się pełna nadziei i szczęśliwa, że takie osoby jak Marta działają i w niezwykły, wrażliwy sposób wspierają tworzenie zupełnie nowej jakości relacji człowieka ze zwierzętami i naturą. Ten rodzaj świadomego i uważnego wchodzenia w relacje z otoczeniem jest bardzo potrzebne nam, ludziom, ale też innym gatunkom i środowisku naturalnemu, którym przez ostatnie dziesiątki lat człowiek tak bardzo zagroził. I niezależnie, kiedy słuchasz tego odcinka, czy dzień, czy miesiąc, czy rok po jego wypuszczeniu, super będzie usłyszeć Twoją refleksję po jego wysłuchaniu. Daj nam znać na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, bądź TikToku, albo też przez naszą stronę internetową www.edukacjazaangażowana.pl bez polskich znaków. Jeżeli czujesz, że ten odcinek może być inspiracją dla kogoś, kogo znasz lub dla Twojej społeczności, wyślij go dalej i inspirujmy się wzajemnie do budowania edukacji zaangażowanej w Polsce. Do usłyszenia. Cześć.